Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Marcin Biliński, radny miasta Namysłowa oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Spotykamy się dzisiaj tutaj nieprzypadkowo. Państwa stowarzyszenie połączyło siły ze Stowarzyszeniem Tak dla Opolskiego i możemy chyba powiedzieć, że jest już pierwszy efekt tej współpracy, dlatego że w Namysłowie udało się zwołać sesję Rady Miasta na wniosek radnych opozycji. Niby nic takiego, dla zwykłego chyba obywatela jest to normalne, że są zwoływane sesje, ale okazuje się, że w Namysłowie jednak jest to wydarzenie. Tak, to prawda. Dzięki ostatniej wizycie prezydenta Wiśniewskiego udało nam się zwołać, czy udało się doprowadzić do tego, że została zwołana sesja na wniosek radnych opozycyjnych. Do tej pory wnioskowaliśmy o taką sesję czterokrotnie i nasze wnioski były odrzucane przez przewodniczącego z rozmaitych przyczyn. Te przyczyny były często niestety absurdalne. Udało się doprowadzić do tego, że został odwołany obecny przewodniczący i mamy nadzieję, że już teraz zapanuje normalność na sesjach i w Radzie. Czy Państwa stowarzyszenie skupia się tylko wokół samorządu, czy jednak podejmowane są też inicjatywy dotyczące już stricte blisko mieszkańców? Chociaż rzeczywiście wiemy, że sesja Rady Miasta, czy w ogóle funkcjonowanie Rady Miasta, no to jest działanie na rzecz mieszkańców. Nasze stowarzyszenie skupia się głównie wokół samorządów, jednak działamy także szerzej. Organizujemy rozmaite akcje, czy to festyny, czy to uczestniczyliśmy też bardzo aktywnie w akcji ogólnopolskiej Strajk Kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Organizujemy także wydarzenia kulturalne, jak plenery rzeźbiarskie, więc na pewno ta działalność jest nieco szersza niż tylko samorząd. Jeżeli mówimy o wielu obszarach, a czy też tych wielu obszarów będzie dotyczyła współpraca ze Stowarzyszeniem Opolskim, Tak dla Opolskiego? No, tak, chcielibyśmy, aby tak to wyglądało, że nie tylko będziemy wymieniać swoje doświadczenia związane z samorządem i pracą w Radzie czy w gminach, natomiast chcielibyśmy, aby współpraca dotyczyła właśnie szerokiego spektrum działań, między innymi właśnie działań kulturalnych i akcji o znaczeniu ogólnopolskim. Kiedy zatem zrodził się pomysł, aby zawrzeć współpracę? Pomysł zrodził się tak naprawdę na początku tego roku. Na początku tego roku w Namysłowie dostrzegamy, jak prężnie rozwija się Opole, ile wykonywanych jest inwestycji, ile pozyskiwanych jest różnych środków. Dostrzegamy też działania prezydenta Wiśniewskiego, dlatego postanowiliśmy też spróbować czy zawrzeć współpracę, właśnie bliższą współpracę z prezydentem, abyśmy mogli też skorzystać z jego doświadczeń. Ale to znaczy, że będą Państwo rozwijać tę współpracę na tyle, żeby powstała taka, no może nazwijmy to, sieć? To znaczy, żeby skupiać większą ilość samorządów, które będą się wzajemnie wspierać? No, byłoby to idealne rozwiązanie, tak szeroka wymiana doświadczeń. I myślę, że tak to też się potoczy, bo już niektóre samorządy, niektóre organizacje z różnych samorządów kontaktują się z nami, dopytują o to, jak to wygląda, na jakiej zasadzie jest budowane to stowarzyszenie. Także myślę, że w przyszłości tak to się rozwinie. Gości dziś pan w Opolu. Czy jest coś zatem, co Namysłów mógłby, mówiąc w cudzysłowie, zgapić z Opola? Jakieś projekty, pomysły, które chcieliby Państwo przenieść na swój grunt? Na pewno bardzo ciekawą sprawą, o której ostatnio nawet wspominał prezydent, jest budżet obywatelski, który jest nieporównywalnie większy do budżetu Namysłowa. Budżetu obywatelskiego Namysłowa. Budżet obywatelski w Namysłowie wynosi jedynie 50 tysięcy złotych, więc w porównaniu do Opola, ja rozumiem dysproporcje pomiędzy wielkościami całych budżetów, natomiast dysproporcja jest tak duża, że na pewno warto byłoby, aby mieszkańcy Namysłowa mieli większy wpływ na decydowanie, na co przeznaczyć środki. Samorządy są przede wszystkim po to, żeby służyć mieszkańcom i na rzecz mieszkańców. Natomiast w takim razie, jak przekłada się współpraca stowarzyszeń, czy w ogóle istnienie stowarzyszenia na zwykłych mieszkańców? Jeśli chodzi o nasze stowarzyszenie, czyli Stowarzyszenie Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego, takie doświadczenie jest, że nie wszystkie osoby angażują się politycznie. Są osoby, które działają społecznie, tylko i wyłącznie, nie myślą o starcie w wyborach. Dlatego zakres działania przyjaznego samorządu, tego stowarzyszenia, jest dosyć szeroki. Jeśli chodzi o
o takie ogólnopolskie inicjatywy, staramy się ich unikać. Natomiast jeśli dotyczą one samorządów, czy dotyczą wszystkich nas, włączamy się w nie aktywnie, bo uważamy, że okazywanie czy demonstrowanie pewnych poglądów jest ważne z punktu widzenia samorządności chociażby. Ostatnia sytuacja związana z Polskim Ładem, z jednej strony tutaj rząd czy partia rządząca chwali się Polskim Ładem, natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że to tak naprawdę samorządy bardzo na tym stracą. Z jednej strony nam daje się złotówkę, a zabiera 3 złote. Prawdopodobnie podejmiemy uchwałę intencyjną skierowaną do premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażającą nasze stanowisko, natomiast jeśli chodzi o takie akcje społeczne, bardzo chętnie się w nie włączymy i będziemy manifestować swoje niezadowolenie z powodu tego Polskiego Ładu. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i za wizytę w studiu. A moim Państwa gościem był dzisiaj pan Marcin Biliński, radny miasta Namysłów i przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjazny Samorząd Powiatu Namysłowskiego.